salute tam novou radu dělnici Rury, tam paní radu, pan radu i místo komisie uroczne, ludzie serdecznie witam. Drodzy Państwo, zanim przystąpię do wręczenia zaświadczeń o wyborze na członka Rady Dzielnicy Rury i złożenia gratulacji każdemu z osobna, pragnę pogratulować Państwu zarówno sukcesu wyborczego, jak i odwagi w podjęciu decyzji o zgłoszeniu swojej kandydatury na członka Rady Dzielnicy. Uzyskany mandat to przejaw zaufania do pokładanego w Państwa osoba, ale także poważny obowiązek, zwłaszcza, że do końca kadencji, na którą zostaliście Państwo wybrani, zostały niespełna 2 lata. Życzę Państwu, aby aktywności i zaangażowanie w rozwój dzielnicy zawsze towarzyszyła siła, zapał i rozwaga w podejmowaniu decyzji służącym mieszkańcom. Życzę również satysfakcji i poczucia wkładu w pozytywne zmiany zachodzące w Państwa dzielnicy. Pragnę podziękować i pogratulować tym z Państwa, którzy kontynuują swoją pracę na rzecz lokalnej społeczności. Szczególne podziękowania kieruję tutaj do Pani Moniki Kartowskiej, która od 3 marca bieżącego roku pełniła funkcję ochrony dzielnicy Rury, a w przypadku zarządu dzielnicy Rury pełni tę funkcję do czasu wyboru nowego zarządu. W tym miejscu chciałbym wręczyć Pani podziękowania. Od prezydenta miasta. Jednocześnie w imieniu swoim i radnych Rady Miasta serdecznie zapraszam Państwa do współpracy. Pamiętajmy, że to w dużej mierze będzie od nas zależeć przyszłość naszych dzielnic i miasta. Życzę powodzenia. Szanowni Państwo, przechodzimy do wręczania zaświadczeń. Ja poproszę o pomoc pana radnego Wojciecha Stepaju, a jednocześnie członka Komisji Wyborczej, Miejskiej Komisji Wyborczej. Jako pierwsza pani Anna Paulina Białek. Pan Tomasz Emanuel Domski. Pan Andrzej Bill. Pan Piotr Józef Gadzewski. Pan Andrzej Grzegorz Kołacki. Pan Tomasz Jerzy Izbicki. Pan Jarosław Jaliszka. Pan Jacek Mirosław Kryć. Pani Katarzyna Kosowicka. Pan Jerzy Leszek Król. Szanowni Państwo, jeszcze raz gorąco gratuluję, życzę sukcesów
Dziękuję serdecznie Miejskiej Komisji Wyborczej za pomoc w zorganizowaniu tego pierwszego aktu dzisiejszego spotkania. Za chwilę przejdziemy do aktu drugiego. Zapraszam Biuro Rady Miasta. Przyniosłem powinność, tak. Serdecznie dziękuję za pomoc. I Miejskiej Komisji Wyborczej, i Panią Radnym, Pani Macie Stefaniu, i Pani Wielkańskiej. Dzięki. Szanowni Państwo, punkt drugi będzie to ślubowanie przeprowadzone w oparciu o paragraf 8 ust. 1 i 2 statutu Rady Dzielnicy. Informacja. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowani kolejno członkowie Rady powstają i wypowiadają słowo ślubuję. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak mi dopomóż Bóg. Czytam rotę ślubowania. Ślubuję uroczyście jako członek Rady Dzielnicy Rury pracować dla dobra i pomyślności miasta Rury i dzielnicy Rury. Działać zawsze zgodnie z prawem i interesami miasta Rury i dzielnicy. Postępować godnie i rzetelnie. Troszczyć się o sprawy mieszkańców dzielnicy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań dzielnicy. Ja teraz będę czytał nazwiska i tak jak w informacji było, Państwo mówicie, ślubuję, ewentualnie ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pani Białek Anna Paulina. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Dąbski Tomasz Ewangel. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pani Lucyna Fryc. Ślubuję tak mi dopomóż Bóg. Pan Andrzej Biły. Ślubuję. Pan Piotr Józef Franceski. Ślubuję tak. Pan Andrzej Grzegorz Połacki. Ślubuję. Pan Tomasz Jerzy Izbicki. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pan Jarosław Jakitka. Ślubuję. Pan Jacek Mirosław Kmieć. Ślubuję. Pani Katarzyna Kosobucka. Ślubuję. Pan Jerzy Leszek Król. Ślubuję. Pani Monika Kwiatkowska. Ślubuję. Pani Emilia Eliza Lipińska. Ślubuję. Pan Grzegorz Władysław Matera. Ślubuję. Pani Anna Maria Mozelewska-Polasa. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Pani Katarzyna Anna Sikorska. I pani Magdalena Elżbieta Szczygieł-Mitus. Ślubuję. Pan Piotr Leszek Szymański. Ślubuję. Pani Małgorzata Anna Wasek. Pan Grzegorz Adam Wierzchowski. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. I pan Michał Zacz. Ślubuję, tak mi dopomóż. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Jest to przyjęcie porządku posiedzenia. Czy Państwo mają porządek posiedzenia? I Państwo zapoznali się z porządku, tak? Chciałbym wnieść propozycję zmian do porządku posiedzenia. Tak, oczywiście. Chciałbym zaproponować, żebyśmy
tutaj w takim razie do głosowania propozycję. Państwo porządek posiedzenia otrzymali, tak? Możemy teraz ten porządek przegłosować w całości razem z tym naszym rozszerzeniem, które jest za przyjęciem porządku obrad. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za? I chyba znowu wszyscy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy. Jest to głosowanie tajne w oparciu o paragraf 10 ust. 1 statutu dzielnicy. Wybór bezwzględną większością głosów obecnych co najmniej połowy ustalonego składu rady. Zaczynamy od tego, że zgłaszamy kandydatów. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego. Proszę Pana Grzegorza Pyszkowskiego. Nie mam oświadka. A, dobrze. Dobrze. Pani Monika chciała. Rozumiem. Pana propozycja? Do zarządu Pana Tomasza Dobrze. Nie, nie. Mówimy w tej chwili o przewodniczącym Rady Dzielnicy. Panią Sikorską, proszę. Panią Sikorską, tak? Bardzo proszę jeszcze. Proszę Panią Emilię Lipińską. Jeszcze mamy Panią Emilię, tak? Lipińską. Czy to już jest koniec zgłoszeń, czy chcielibyście Państwo jeszcze kogoś zgłosić? Nie widzę. Bardzo proszę w kolejności zgłoszeń Pan Grzegorz Wierzchowski. Czy Pan wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. A Pani Katarzyna Sikorska, tak? I Pani Emilia Lipińska. Wszystkie Pani wyrażają zgodę, dobrze. No, przepraszam. Wszyscy Państwo wyrazili zgodę. Szanowni Państwo, żebyśmy mogli przeprowadzić wybory, będzie nam potrzebna komisja skrutacyjna. Minimum 3 osoby. Bardzo proszę, jeżeli możecie, zgłoście Państwo 3 osoby do komisji skrutacyjnej. Tak. Chciałam zaprosić Pana Jacka Kmiecia do komisji. Ja nie wiem. Czy Pan Jacek Kmieć wyraża zgodę? Nie. Nie wyraża. Ja do komisji skrutacyjnej może Pan Jackiego. Dobrze. Wyrażam. Pan wyraża zgodę, tak? Jeszcze dwie osoby co najmniej. Proszę Pani Janek, Pani Białek. Pani wyraża zgodę? Pani Janek. Tak, słucham. Pana Jerzego Króla. Dobrze. Jako trzeci Pani Król Jerzy. Czy Pan wyraża zgodę? Szanowni Państwo, musimy przegłosować w takim razie te kandydatury. I może jako pierwszy Pan Tomasz Iwicki. Czy jesteście Państwo za tym, żeby Pan zasiadał w komisji? Bardzo proszę, kto jest za, podniesienie ręki do góry. Liczymy. Jest jedno, proszę. Dziękuję bardzo. Czy Pani Anna Białek zasługuje na to, żeby zasiadać w komisji? Bardzo proszę, kto jest za? Jednogłośnie widzę bezmianie, tak? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan Jerzy Król, kto jest za? Jednogłośnie, dziękuję bardzo.
Państwa, ja zapraszam do nas w takim razie w Komisję Spektacyjną. Ale my wszystko jeszcze nie zapisaliśmy. Bierze w prawdę, że
czymś się odnosi. No właśnie, czy nie ma też
urzędników i przede wszystkim mieszkańców. I to jest jakby moim kluczowym celem, aby nie zapominać o tym, że my tak naprawdę wszyscy musimy ze sobą prowadzić dialog. I to bym chciała wprowadzić, jeśli bym była przewodniczącą Rady Dzielnicy. Dziękuję Państwu bardzo. Drodzy Państwo, chciałbym poinformować, że Komisja Sprytacyjna się konstytuowała. Przewodniczącą została Pani Anna. Karty do głosowania mamy wypełnione. Ja teraz Panów poproszę o rozdanie wszystkich. I za chwileczkę w imieniu Przewodniczącej, która wyraziła zgodę, wytłumaczę, w jaki sposób będziemy głosować. Przy jednym nazwisku. Przy innych nazwiskach, jeżeli chcecie stawiać jestem przeciw lub wstrzymuję się od głosowania, możecie, nie musicie. Będą liczone wyłącznie głosy pozytywne, czyli jestem za. Macie trzech kandydatów, głos będzie ważny, jeżeli będzie w rubryce jestem za wyborem, jeden krzyżyk, znak plus, ewentualnie X, jeden. Jeżeli nie będzie wcale, to będzie nieważny. Jeżeli będzie więcej niż jeden, głos również będzie nieważny. Mam jeszcze pytanie. Tak. Podpisy na tych kartach muszą być takie same dla wszystkich członków Komisji Skrutacyjnej, czy to jeden jest? Nie. To jeden pan za charakter, tak? Nie, nie, jedna osoba. Tutaj widzę, że pan ma dwa podpisy. Ale to jest minimum jedna parawka. Plus jest za, będzie tylko wtedy, jeżeli pan w rubryce w kolumnie jestem za, skreślił krzyżykiem, plusem i plusem. Urna do głosowania jest pusta. Bardzo proszę Państwa o oddanie głosu, a Komisję Skrutacyjną o pozbieranie. Przypomnę, że wybór przewodniczącego Rady Dzielnicy odbywa się w głosowaniu tajnym. Tak to robiliśmy. Wybór następuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Skład Rady mamy trochę, w 100% w całości, a bezwzględna ilość głosów oznacza, że w 21-osobowej Radzie tych głosów za musi być 11. Jeżeli głosy podzielą się tak, że żaden z kandydatów nie będzie miał 11, oznacza to, że przewodniczący nie został wybrany. Wszyscy oddają głos? No to Komisja Skrutacyjna liczy. Thank you.
Całą procedurę od początku. Państwo podajecie kandydatury. Pytamy o to, czy kandydaci. Szanowni Państwo, wygląda procedura w taki sposób, że od nowa zgłaszamy kandydatów. Oni być może będą chcieli, a może nie będą chcieli. Nie ma tak, że ci sami. Zaczynamy od początku. Zaczynamy od tego, że Państwo zgłaszacie kandydatów, pytamy kandydatów, czy wyrażają zgodę na kandydowanie. O czym przeprowadzamy głosowanie? Panowie Grzegorza Ryszkowskiego. Z panem zgłoszeniem. Piszesz Aniu? Proszę. Czy pan Grzegorz Ryszkowski wyraża zgodę? Wyraża. Panowie panią Katarzynę Sikorską. Panowie panią Katarzynę Sikorską. Czy pani Katarzyna wyraża zgodę? Czekam na kolejne zgłoszenie. Panią Emilię Lipińską po raz trzeci. Bardzo proszę. Pani? Pani Monika nie wyraża. Czy jeszcze jakieś kandydatury? Szanowni Państwo, nie ma więcej kandydatów. Zamykamy listę i komisję spółkacyjną prosimy o samą z siebie nazwisk. 21 razy, tak? Mamy kserozrobić. Z waszymi głosami możemy kserozrobić. Macie prawo zmienić stanie. A czy moglibyśmy przeprowadzić głosowanie po prostu, że sami wpisujemy kandydata, na którego oddajemy głos? To pierwsze troszkę. Nie. No trzeba będzie, chyba, żeby nie robić tego na takim A4 21 razy, no. Prawda? To trzeba będzie skserować 3, no, te 3 pociąć, okaże się, że jest za duże, mniej więcej tyle samo czasu to zajmie. Przepraszam bardzo, czy
czwartym głosowaniu. Także wszystko przed nami. Trudna nadal pusta. Otrzymaliście Państwo karty do głosowania. Przypominam, że byśmy skutecznie wybrali przewodniczącego Rady Dzielnicy, to musi otrzymać 11 głosów. Więc zanim Państwo skreślicie nazwisko na tak, to się chwilkę zastanowicie. I startujemy. Thank you.
Szanowni Państwo, zaczynamy procedurę po raz trzeci. Bardzo proszę o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Dzielnicy Rury. Bardzo proszę. Pan Wierzchowski. Zapisujecie? Tak? Dobrze. Pani? Katarzyna Sikorska. Teraz. Trzeci jeszcze. Pani? Pani Emilia Dubińska, tak? Dobrze. Może jeszcze macie Państwo jakieś propozycje? No jest. Dajmy się radę, proszę Was. Szczerze Pani jest proszę. Ale jest przybył. Może Pani Teleska? No może Pani Przewodnicząca. Proszę Państwa, zapytamy. Pan wyraża zgodę? Tak. A pani też. I pani Niska również wyraża zgodę? Tak, świetnie. Przypominam, jeżeli żadna z osób zgłoszonych nie otrzyma 11 głosów, robimy to po raz czwarty. Ja Wam po czwartą szansę dam, ale jeżeli tej czwartej nie wykorzystacie, robimy przerwę do środy. Będzie lepiej niż status. Nie, no może czegoś się tam. Też się nie ma.
Kto nie ma? Wszyscy mają? Czy wszyscy mają karty do głosowania? Wszyscy mają. Wszyscy z Państwa oddali głosy? Bardzo proszę Komisję o przeliczenie głosów. Bardzo proszę przewodniczącą komisji o odczytanie.
trzy razy wstrzymuje się, to za każdym razem jest to, tak brakuje jednego głosu. Ktoś tu nie ma pani sprawy? Jeśli przyda. Niech ten ktoś się zdecyduje. Jeszcze raz 5 minut przerwy i robimy czwarte podejście, a potem idziemy do domu i spotykamy się w środę. Spróbujcie między sobą porozmawiać, może ktoś z kandydatów na przewodniczących będzie doskonałym wiceprzewodniczącym, tylko jeszcze o tym. Apelujemy do tej osoby, która krzyżykiem stawia, żeby się zdecydowała na jedną z tych osób. Już będzie wybrany na ta szacego. Tak sobie drugi na tak będzie najprościej. Za 10 5 minut. Jesteśmy wszyscy? Tak. Drodzy Państwo, ja mam oczywiście nadzieję, że się próbowaliście porozumieć w czasie tej krótkiej przerwy. To musimy mieć wiedzę. I zgłaszamy propozycji. Bardzo proszę. Pana Wierzchowskiego, Grzegorza, chciałam zgłosić po raz. Tak. Przyjmuję. Tak, pan wyraża zgodę na kandydowanie. Na kolejne propozycje czekam. Ostatni podział był 10-10, to może ten, kto tak systematycznie się wstrzymuje, podjąłby decyzję. Taka jest moja propozycja. Bardzo proszę, komisja rozdaje karty. Kurna jest cały czas pusta.
wszyscy? Odprawię. Panie Przewodniczący, gratuluję wyboru. Zapraszam do współprowadzenia, albo wręcz oddaję Panu prowadzenie dzisiejszego posiedzenia. Chciałabym zgłosić pana Jerzego Króla na wiceprzewodniczącego Rady. Czy pan Jerzy się zgadza? Tak.
10 ustęp 1 inaczej. Później ktoś nie uwalnił, nieważne, tak jak poprzednio. No co mówię? Bez względu na wszelką głos. Wtedy był pewien pan, który potencjalnie. Ja mamy zadać. Wybór przewodnicy, przewodniczący Rady Dzielnicy. Cały czas bezwzględną większością głosów wybór przewodniczącego zarządu, bezwzględną większością głosów od wiceprzewodniczących zarządu zaczyna się zwykła większość. Także aby zostać wiceprzewodniczącym trzeba uzyskać 11 głosów. Czyli tym samym systemem pan Wodek zrobił już. Pomagam ludziom na ile mogę i staram się pomagać. Zawsze pewne wnioski wyciągam w stosunku do osób, do zarządu spółdzielni oraz do rad osiedla. Dziękuję. Mamy teraz na dole, że już tutaj kancelaria MZP już jest zamknięta i musi się podbiegać, także... Możemy zagłosować maksymalnie na 2 kandydatów, aby było to uważne. Wiceprzewodniczącym Rady zostaje osoba, która uzyskała minimum 11 głosów.
głosy? Thank you.
Udział wzięło 27 głosów. Czarne głosowanie dano 21. Ważnych głosów oddano 21. Nieważnych oddano 0. Niczym będę osoby otrzymały następującą liczbę głosów. Białych Anna za wyborem 6. Kulniewszy za wyborem 16. Sikorska Katarzyna za wyborem 14. W związku z tym Komisja Skrutacyjna stwierdza, że tym głosowaniem wiceprzewodniczącymi Rady Dzielnicy Rury zostali wybrani Król Jerzy i Sikorska Katarzyna. Gratuluję wiceprzewodniczącym i teraz pytanie, czy... Szanowni Państwo, ja też chciałbym pogratulować serdecznie wiceprzewodniczącym. Widzę, że pan przewodniczący doskonale sobie radzi. Ja z Państwem się już pożegnam. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w najbliższej okazji. Dobrze. Dobrze, to może jest propozycja przerwy. Ile czasu Państwo potrzebują? Bo myślę, że będziemy iść dalej. 8 minut. Dalej z tematem, tak? 5 minut. Dobrze, do tego pytania. Czy idziemy dalej z porządkiem obrad, czy kończymy posiedzenie? Idziemy dalej. To proponuję 10 minut, żeby się wszyscy dogadali i żeby to szybko było, ok? Proszę, jeżeli jest to możliwe, radę o przegłosowaniu mojego wniosku o nieprocedowanie dalszego punktu, tylko zakończenie naszego posiedzenia w tym momencie. Z dwóch powodów. Jeden, myślę, że bardziej humorystyczny, niektórzy może być. Ja od razu mówię, że ja nie, a to jest mecz, który jest. Państwo teraz mówimy na bardzo dobrym imieniu, bardzo ważnym momencie. Po drugie, jesteśmy zmęczeni i naprawdę chyba z dużego wielu ciężkim dniem. Jeżeli pan przewodniczący przyjmie, to bardzo proszę o przegłosowanie. Muszę przyjąć, tak. Myśmy nie procedowali kolejnym. Dobrze, czy ktoś ma jeszcze jakiś wniosek? To przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o zakończenie dzisiejszego posiedzenia. Kto z pani i panów jest za przyjęciem tego wniosku?
Tomaszewskiego prosiłem. Czy pan Tomasz się zgadza? Czy jeszcze jakieś mamy kandydatury? Nie. W takim razie przystępujemy do wyboru komisji skrutacyjnej. Trzy osoby do komisji. Tam kandydatur. Ja chciałam generalnie zaproponować komisję, która liczyła głosy przy wiceprzewodniczących, ale zacznę od może osoby, którą proponowałam, pan poseł Wyspiej. Szybciej byśmy skończyli. To proszę panią też. I chciałam tak pana Matejaka i panią Własę. Może pani Mazurowska do komisji skrutacyjnej. Tak. Czy rada jest za, żeby te trzy osoby były? Tak. Bo, czy rada, kto z państwa jest za składem takim? Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. Czy zapraszam komisję skrutacyjną tutaj na te. Może te osoby parę słów powiedzą. Tak, ze słów. Na te trzy krzesełka zapraszam komisję skrutacyjną. Słyszę.
ja byłam przewodniczącą rady, czyli byłam jedynym organem funkcjonującym. Ja najpierw wysłałam list, a potem sprawdziłam, czy nie ma rady. Byłam 30 marca na Radzie Miasta, powołana na przewodniczącą, na pełniącą obowiązki. 30 marca. A wcześniej była co? Było, no, nie, nie było rady. Nie było rady i nie było osoby pełniącej. A kto ten list odebrał? Być może ja. Ktoś odebrał. Bo ja tu mam pytanie. No dobrze. Nie, ale ja nie pełniłam wtedy obowiązku, zostałam 30 marca. To ja się wykręć. Nie, to nie jest wykręt, tylko jak... Jestem osobą nie
poprzednim czasie, żeby doszło do rozłamania, bo wiem, że jest to sprawa, że rozłamanie dla Rady to praktycznie koniec Rady. Zgodnie z statutem nie możemy drugi raz być wybierani. Praktycznie teraz musimy już działać. Jeżeli przestaniemy działać, nie mamy możliwości działać na naszej dzielnicy, a dla nas najważniejsze są nasi mieszkańcy, czyli nasi wyborcy, którzy nam zaufali, dali nam mandat i tak naprawdę w tej chwili musimy zadowolić tym własnym działaniem w tej razie. Uważam osobiście, że przewodniczący powinien rozmawiać ze wszystkimi stronami. Nie może się ustawić tylko i wyłącznie do jednej strony politycznej. Czyli jeżeli ktoś jest na przykład z PO, ze strony Lubina, czy z PiS-u, w tym momencie będzie tak identyfikowany w mieście. Jeżeli będzie rozmawiał tylko z jedną stroną, to niestety, ale będzie to szkodą dla Rady. Ja jestem osobą, która może być z każdą osobą. Nie mam żadnych powodów, żeby to robić. Prowadziłem wielokrotnie szkolenia z różnych tematów, więc nie jest mi trudno prowadzić rozmowy, negocjacje, różnego rodzaju sprawy, które można poprowadzić w sposób prawidłowy. Więc uważam, że jestem wystarczająco dobrze przygotowany i zmotywowany do pracy w Radzie na rzecz naszych mieszkańców, naszych dzielnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I o zabranie głosu proszę pana Tomasza Dąbskiego. Na państwa Tomasz Dąbski, przepraszam za głos. Byłem w Radzie ostatnie kadencje zacząłem jako przewodniczący Rady. Byłem przez rok przewodniczącym Rady. Uczyłem się. Jakoś tak niefortunnie poszło w ten sposób, że mieliśmy zajmować się głównie formalnymi rzeczami z powodu trzeciej kadencji pewnej grupy, pewnej opcji. I później musiałem zrezygnować z tej funkcji jako przewodniczący Rady, gdyż musiałem się coraz bardziej zajmować już dziadkiem, już moim po prostu nie chciałem tego byle jak ciągnąć. Pracuję też obecnie, jeszcze studiuję. Jak przewodniczący Rady, zajmując się tymi bardziej formalnymi rzeczami statutowymi, prowadzeniem Rady, byłem troszkę dalej od ludzi, tutaj którzy troszkę bardziej działali, tutaj z tych sześciu osób bardzo to jakoś fajnie wyszło, że każdy jakoś starał się pilnować swojej roli. I teraz tak, w lutym z moim dziadek poczułem nową wolność, jakby, bo było łożytowe, no stop się nie opiekowałem właściwie, godząc się z pracą, ze studiami. I dlatego się zdecydowałem kandydować znowu, tak, ponownie do Rady Dzielnicy. I bardzo lubię kontakt z ludźmi, z naszymi sąsiadami. Chcąc wiedzieć, jakie mają potrzeby, wysłuchuję ich, staram się być cierpliwy. I jako przewodniczący zarządu, mamy też wiadomo, że zarząd składa się z siebie osób i ja na przykład nie wyobrażam sobie, że jest to ciało jednoosobowe, tylko kolegialne. Ja bardzo powinien działać jakby jedna osoba, ponieważ o wiele bardziej zwiększają się możliwości ciała, jeśli działamy w kilka osób. Dlatego wszelkie energie, wszelkie środki dostępne tej Radzie, podległe tej Radzie, podległe zarządowi po prostu będą całkowicie musiały być inwestowane w działalność Rady. Jak było wiadomo, dwa lata tylko funkcjonowaliśmy, więc ja tak naprawdę po prostu chcę to zamknąć całkowicie i kiedy popatrzeć w przyszłość, bo przychodzi tak dużo rzeczy do zrobienia na dzielnicy, że naprawdę będzie się czuć na mnie. Zostawię państwu kartę do głosowania. Posłowie, że stawiamy tylko i wyłącznie jeden krzyżyk. Wtedy głos jest ważny. Jeżeli nie postawimy tego krzyżyka, bądź postawimy więcej niż jeden za wyborem, wtedy głos jest nieważny. Oczywiście możemy postawić trzy krzyżyki łącznie za wyborem, przeciw wyborowi, w sumie jeszcze głosów przy pozostałych kandydatach, ale proponuję postawić jeden krzyżyk. Czy urna do głosowania jest pusta? Już. W związku z emocjami
zabranie głosu. Zapisała się pieczątka. Chyba do tej osoby było, dlatego też
składzie. Grzegorz Matejak, Piotr Małgorzata. No nie ma Piotr. Piotr Michał. To muszę poprawić, przepraszam. Ale proszę, nie czytałem się. Ale nie. Cierpliwości, ale już naprawdę kończymy. To nie byłoby reżyserowy. To nie byłoby przypadek. Komisja Współpracy na składzie. Grzegorz Matejak, Anna Modzelewska, Małgorzata Wasek. Stwierdza, że na stan 21 członków Rady obecnych na posiedzeniu jest 21, co stanowi wymagane kworum. Przy przeprowadzonym głosowaniu tajnym na wniosku w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego. Karty do głosowania są na przewodniczącego. Zaraz przepiszemy protokół w takim razie. Natomiast wyniki są takie. Monika Kwiatkowska 12, Tomasz Wąski 18. 8. Że komunikacja już kończy się i nie będzie jak recepcję potem. Dobrze, jest wniosek formalny. W takim razie przystępujemy do głosowania wniosku formalnego. Kto z panów jest za zakończeniem dzisiejszego posiedzenia i przeniesieniem następnych punktów na inny termin? Proszę o podniesienie ręki. Kiedy inny termin? Teraz zdecydujemy. Najpierw ustalmy. Trzeba szybko i tak. Najpierw ustalmy, kto jest za tym wnioskiem. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dziękuję. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. 4 głosy. I kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5 głosów. Zatem przyjęliśmy wniosek formalny o przeniesieniu pozostałych punktów na następne posiedzenie Rady. Moja propozycja jest taka, abyśmy się spotkali w środę, ponieważ mamy tutaj salę dostępną, bo jeszcze nie zostało Państwu ogłoszone, natomiast już sekundkę. Do tej pory Rada Dzielnicy Rury miała swoją siedzibę w Domu Kultury LSM. Ta siedziba się zmienia, aktualnie będzie przeprowadzona Rada i dopiero w tym tygodniu jest ta przeprowadzka.
będziemy teraz się mieścić w zespole szkół numer 5 przy ulicy Rzeckiego 10. I teraz tak, mamy dostępną salę tutaj w ratuszu w środę od godziny. Także moglibyśmy się spotkać w środę od godziny, możemy dostosować, tak? Do tego jak jest. Ale jest jeszcze inny termin. Czwartek lub piątek. Nie wiem, na tym. Czwartek, czwartek. Tylko że w czwartek mamy dostępną salę. Tak? W środę mamy dostępną salę. O której środę? O której? Ja bym zaproponował o godzinie 18, tak? Pan przewodniczący mówił przecież pan Kuła, że w środę dwa terminy jakieś są możliwe. 17 chyba nie wiem. Znaczy, że to jest udzielać informacji, że o 15 możemy, także jeżeli pani może dopiero po 19. Znaczy pasowałaby państwu godzinę 19. Pan mówi, że jeszcze może ewentualnie sprawdzić czwartek. Czwartek to rada miasta zawsze odwracamy. Czwartek to komisji z tego, co jeszcze pan przewodniczący. Możemy się oczywiście spotkać wcześniej. Ja wolę to. Właśnie, możemy się spotkać. A możemy się jeszcze spotkać, tak? Tam starać się radzić dziwię. Tam będzie wolna sala. Tak, bo tam właśnie był zawsze problem, ponieważ duże sale były zajęte na zajęcia, tak, popołudniami. I my mieliśmy bardzo mało tego salę do dyspozycji, gdzie w 21 osób no, nie ma siły, żeby tam wejść. Więc to jest... Dobrze, to moje pytanie jest takie. Czy państwu odpowiadał termin środa, godzina 19:30 tutaj w ratuszu? Nie, może 19:30. No dobrze, to 19. 19. Odpowiada państwu. Komu może inne pytanie? Komu nie odpowiada taki termin? Proszę, było szwankę proszę. Można proszę. Nie czwartek. Ale tak będziemy się cieszyć. Środa i piątek. Wszystko mi się nie. Niech przewodniczący poddał do głosowania jakiś termin, albo bym przedmówił żołnierzom. Tak, bo nie będziemy do tego terminu. A też powiedzmy sobie na. Ja bym został forum dalej, ale co nie będzie na pracę plus jeden. Ponieważ mamy problem z tym wyborem kolejnego. Ale w momencie spotkania, proszę o ciszę. Spróbujmy już dzisiaj doprowadzić sprawę wyboru całego zarządu do końca, tak żebyśmy mieli zamknięty temat i kolejnym naszym spotkaniem było już przystąpienie do pracy, a nie tracenie czasu na wybory kolejne. Możemy tego jeszcze raz przegłosować. Są osoby, które wstrzymały się od głosu. Czy mogę po prostu zgłosić taki wniosek formalny w tym momencie jako drugi? Ze względu na to, że jak widać są problemy z ustaleniem terminu. Może nie jest to kwestia taka banalna dla wszystkich, wybór członków. Ale to wybór nie jest tajny dalej. Znaczy jest tajny, tylko jest tajny, że jest większością głosów, nie bez względu. No może w sobotę? Tak, podoba. Proszę Państwa, jest to ciekawa propozycja, bo tak jak wspominałem, później jest problem z wyborem i terminem. Ale przy kworum później jest inny i to nasza sprawa i nie musi przyjść wtedy 21 osób i trzeba szatkować tutaj, tylko już przyjdzie tych, którzy są zainteresowani tak naprawdę. I jak przyjdzie ich 18, 14. Ja powiem tak, i to myślałam, że tak może być, ale powinni być wszyscy, bo to są nasze obowiązki tak naprawdę. Ale życie polega, że niestety nie jest problem z kworum. Jesteśmy wszyscy zmęczeni. To jest zwykły wniosek formalny. Także, jeżeli mogę, ja poddaję pod głos. Czyli już proponuję wniosek formalny, tak Państwo są. No dobrze, ja zapytam jeszcze, jak można. Na czym polega głosowanie na wiceprzewodniczących i w ogóle do zarządu, na zarząd cały? Bo o ile wiem, jest 7 osób, to w takim razie ile osób my możemy zgłosić? 7, 16?
Bo obrót zarządu, prawda? No ile osób, to po prostu jak to wygląda głosowanie. Mamy głosowania po kolei. Najpierw głosujemy na wiceprzewodniczącego zarządu. Zgłaszają Państwo kandydatów. Osoba, która uzyska najwięcej głosów. To nie jest wiceprzewodniczący. Tak. Więc prawdopodobnie jesteśmy w stanie to rozstrzygnąć w jednym głosowaniu. W jednym przy każdym. Chyba, że głos będzie złośliwy i będzie nabrał 6, 6, 6 i tak. 3 wstrzymujących. I wtedy głosuję prawo. Dobrze, ja przyjmuję ten wniosek formalny, poddaję go pod głosowanie. Kto z Pani, Panów jest za tym, abyśmy procedowali dalej w dniu dzisiejszym? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć osób, siedem. I kto się wstrzymał od głosu? Już wstrzymał. Dwie osoby. Dobrze, zatem przystępujemy do dalszych prac. Mam nadzieję, że przyjdzie nam to szybko. Chciałem wiedzieć, nie idzie, czy tam nie można... Państwo, to jest będę, gdy powstały się zmiany z protokołu do wyznaczenia. Protokół został przepisany z odgłosu dla przewodniczącego. Już nie będę czytał, bo... No i tak, będziemy tam przedmiotować. Teraz mamy czas na zgłoszenie kandydatów na wiceprzewodniczącego zarządu dzielnicy. Pierwszeństwo zgłoszenia kandydatów ma przewodniczący zarządu. Czy chciałaby Pani kogoś zgłosić? Proszę o
20, ja bym dodało ważne głosy. W następującej ilości: Piotr Francewski 8, Andrzej Gołacki 9, Emil Jadwiga 4. Komisja stwierdziła wybór Andrzeja Gołackiego. Dobrze, przystępujemy do następnego punktu, czyli do wyboru sekretarza zarządu. Tak samo będziemy głosować zwykłą większością głosów i słucham kandydatur. Zaczynamy od pani przewodniczącej, bo ma pierwszeństwo. Chciałabym zaproponować pana Dąbrowskiego. Pani się zgadza, nie? Nie, pani dziękuję. Czy jeszcze kandydatura? Tutaj jest kandydatura taka, która nam się sprawdza. Ja jestem za Zdara. Okulary muszę mieć. Na sekretarza? No, ale trzeba widzieć, że ja widzę. Ktoś z państwa chciałby złożyć kandydaturę jakąś? Ja bym chciała zaproponować kandydaturę pani Emi. Ja jeżeli mogę, chciałbym zgłosić kandydaturę pani Anny Białek. Takżeście już myślałem, że zostanę. A zgadza się pani tak, na kandydaturę? Specjalnie to nie. A czy jest jakiś problem, żeby w dyktafonie przeglądać? Trzeba jak tak spisywać. Ale ja, tam. Proszę panią, to co podsko? Może? Nie we wszystkim już zaganiam tych młodych. Proszę pani sprawdziła komisji. No ja nie widzę. A to nie cierpię. Zarządzie. Ja. No dobrze, ja się zgodzę. Bo przyjdzie państwo, zagłosujecie na mnie. Sekretarze pana. Pan Jarosław Jagiczka, ma się zgadza, tak? Dobrze, czy jeszcze są jakieś kandydatury? Nie, także proszę komisję o przygotowanie kart. Ale chcemy takie jedną osobę tak, to głosowanie musi być tajne. Głosujemy za, przeciw, wstrzymujemy się od głosu. Głosowanie w tym wypadku musi być tajne. Dopiero w przypadku komisji rewizyjnej, jeżeli liczba kandydatów będzie odpowiadająca liczbie członków, wtedy nie musi być, znaczy nie musi być głosowania tajnego. Nie dlatego, że Rada może nie poprzeć. Nie każdy się musi z
dzielnicy. W przypadku naszej dzielnicy, jako że mamy powyżej 20 tysięcy mieszkańców, 4 członków zarządu wybieramy. Teraz jest czas na zgłaszanie kandydatów i poproszę, zacznę od pani Moniki, która ma pierwszeństwo. Dziękuję bardzo. Chciałam zgłosić pana Piotra Gąsowskiego na członka zarządu. Pan Piotr się nie zgadza? Nie, to chciałam zgłosić pana Michała Zacza na członka zarządu. Czy pan się zgadza? Pan Michał się zgadza? Pana coś się zgadza? Tak. A ja chciałem zgłosić panią Elżbietę Szczygieł-Witus. Nie, Magdalena. Magdalena. Czy pani się zgadza? Zgadzam się. Magdalena, tak. Czy ktoś jeszcze chciałby zgłosić? Ja panią Witus. Czy pani Julia się zgadza? Tak więc zachęcam, żeby właśnie tam Państwo się
tego terminu jako radny. Przypominam, że oddajemy maksymalnie 4 głosy. W przypadku większej ilości będzie wybór nieważny. I jak już pod kostką w zarządzie otrzymują osoby, które dostaną największą liczbę głosów. Można oddać 1, 2, 3 lub 4 głosy.
Protokół. Prosimy o ciszę. Szanowni Państwo. Pana Przewodniczący. Już przepraszam. Szanowni Państwo. Działań, które tak w skrócie głosowało 21 osób. Głosów ważnych było 21. Przy czym proszę pamiętać, przy liczeniu tych sum, że nie wszyscy oddali po 4. Mogli niektórzy oddać mniej. W skrócie mandaty uzyskali Michał Zacz, Jacek Kmieć, Magdalena Szczygiel Mitrus, Piotr Szymański. I jakie liczby głosy? Michał Zacz 12, Jacek Kmieć 14, Magdalena Szczygiel Mitrus 12, Emilia Lipińska 5, Piotr Szymański 13. Dziękuję członkom, znaczy gratuluję członkom, przepraszam, bez zmęczenia. I został nam ostatni punkt, wybór komisji rewizyjnej rady. Jest to w liczbie od 3 do 5 osób. I słucham kandydatów. A może panią Katarzynę Kosobutkę? Pani się zgadza? Tak. Chciałam proponować moją mamę. Pani Anna się zgadza? Pan Grzegorz. Pan Grzegorz się zgadza? Dobrze, czy jeszcze mamy jakieś kandydatury? Tylko, że nie będzie
głosowania są jawne, także... kandydatów, czy głosujemy za każdą osobą oddzielnie, czy wszystkich razem? Wszystkich razem. Za aklamację, dobrze. Kto z pań i panów jest za tym, aby państwo, pan Grzegorz Matejek, pani Anna Modzelewska-Kolasa, pani Lucyna Frydz, pani Katarzyna Kosobucka i pani Małgorzata Pasek zostali członkami komisji rewizyjnej? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wybraliśmy komisję rewizyjną. Teraz spośród tych osób musimy wybrać przewodniczącego komisji i słucham kandydatów. Z tych pięciu osób mamy w komisji. A może ktoś to właśnie może to być przewodniczącym, ale się zgłosić. Ja cię przewodniczącym. Czy nam czegoś się zgadza? Tak. Czy jest jeszcze jakaś inna kandydatura? Przewodniczącego komisji rewizyjnej. Panią Katarzynę Kosobucką. Pani Katarzyna się zgadza? Nie. Stwierdzać, że działania przewodniczących i zarządu są zgodne. A jeśli są niezgodne? Nie, to będą bardzo podobne protokoły. Znaczy robi się ciekawie. Zgadza się, panie wiceprzewodniczący. Znaczy przewodniczący jest pan burmistrz. Znaczy jeszcze nie, musimy się nie, to nie głosujemy przewodniczącego. Ja jestem kandydatem na przewodniczącego. On ma takie większe doświadczenie. To tylko dwa słowa, jeżeli chodzi o doświadczenie. Dobrze, czyli ja mówię, doświadczenia nie posiadam. Czyli mamy jednego kandydata. Czy jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę. To kto z pani panów jest za tym, aby pan Grzegorz Matejak został przewodniczącym komisji rewizyjnej? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący, 20 za. Gratulujemy panu Grzegorzowi. Szanowni państwo, zanim zakończę posiedzenie i musimy się umówić na następne spotkanie, ale zanim to zrobimy, podziękujmy naszej komisji instrukcyjnej. Wykonała tutaj bardzo dużo pracy. I tak, jest propozycja, aby najbliższe posiedzenie Rady, ponieważ mamy terminy i musimy zająć się budżetem, odbyło się w piątek. Tylko czy państwo odpowiada na ten termin? Nie, w piątek nie wiem, czy to jest. Piątek otwarta. Musi to być termin środa, czwartek lub piątek. Bo dzieci trwają do koniec roku, wszystko to są wnuki. Tam piątek mi proponował. Czwartek. Poniedziałek. Środek do czwartek. Poniedziałek nie można? Nie. Nie, bo już na wakacje będą czasu nie dowiedzieć. Ale gdzie by się rozbyło? Odbyłoby się w tak... Miałoby być środę, to jest środę. Nie obejdzie się. Dobrze, mamy dwa terminy podane, tak środa i czwartek. Godzina i piątek. Dobrze, mamy trzy terminy. Godzinę najpierw może ustalmy, a później będziemy głosować. Czy godzina każdego dnia by pasowała 18? Panie minister pasuje 19. Każdego dnia, tak? Dobrze, to 19 postuje państwu? Dobrze, to tak. Będziemy głosować.
odwołać, czy środa, czy czwartek, czy piątek, godzina niezmienna 19. Kto z pań i panów jest za tym, aby spotkanie odbyło się w środę o godzinie 19? Kto z pań i panów jest za tym, żeby odbyło się w czwartek o 19? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć głosów. I kto jest za tym, aby odbyło się w piątek? Jeden głos, a ja jeszcze byłem na czwartek, przepraszam. Także spotykamy się w środę o godzinie 19. W środę było 11, także spotkamy się, proszę Państwa, w środę o godzinie 19 w Domu Kultury LSM przy Walendroda. Nie, na Walendroda w Domu Kultury. O godzinie 19. Tak, i jeszcze pozwolę sobie podziękować Panu z Fundacji Wolności za to, że spędził z nami czas, wytrzymał tyle, że nagrywał nasze posiedzenie. I Państwu tutaj za to, za pomoc. Dziękujemy bardzo. Zamykam posiedzenie. To zależy od nas. Zamykam posiedzenie Rady Dzielnicy i zapraszam w środę o godzinie 19. Nie oddam głosu.
Musimy wygrać na razie. A w tym czerwie nie wiemy. Wiemy. Łukasz Monek. To Łukasz Monek. To nie wiem. Ja pomagam sobie wniosek, jeżeli...
jeżeli można prosić o przegłosowanie zakończenia dzisiejszego zebrania. Chociaż przerwę zrobimy. Nie. Proszę o przegłosowanie. Jeszcze przed wnioskiem chciałbym tylko słowo odpowiedzieć. Tak. Proszę Państwa, nie miałem możliwości skontaktowania się ze wszystkimi z Państwem, natomiast chciałbym przekazać, że dla nas jako Rady Dzielnicy, jako przedstawicieli mieszkańców jest ważne, żebyśmy się jak najszybciej wybrali w zarząd, żeby zarząd mógł działać, bo nas gonią terminy. Jeżeli to tak powiem, no ja rozumiem, że tu gdzieś jest tam próba sił, prawda, ale jeżeli nie wybierzemy sprawnie zarządu, co prawda mamy 3 miesiące na to, ale proszę mieć na uwadze, że są pewne terminy do budżetu miasta, rezerwy celowej też trzeba przygotować wnioski do budżetu obywatelskiego, jeżeli chcemy zaopiniować projekty, które wpłynęły. Więc jeżeli chcemy mieć wpływ na to, co się dzieje na dzielnicy, ważne jest, żeby Rada Dzielnicy Rury wybrała zarząd. Więc jeżeli będziemy mieli podejście takie, że no jesteśmy zmęczeni, proszę Państwa, takie spotkania, takie wybory, my żeśmy już przeszli, no to nie jest łatwe, ale musimy przejść to i wybrać zarząd, zależnie jak będzie skład zarządu, żeby móc działać. Bo jeżeli, ja tak powiem, się dzisiaj nie wybierzemy, to ten termin będzie coraz bardziej odległy. Wakacje, część osób wyjedzie. Dlaczego rada się rozpadła? Bo nie było kworum. Zaraz zacznie się okres działkowy, ten nie może, tamten nie może. I proszę Państwa, 3 miesiące momentalnie miną, już nie mówiąc o jakimś realnym działaniu. My zawsze żeśmy się budzili za późno. Jak trzeba było coś robić, to dopiero co, gdzie, jak. Tak więc proszę Państwa, apeluję, poświęćmy jeszcze, zróbmy sobie może przerwę, ale dobrze by było wybrać jak najszybciej zarząd. Dobrze, ja muszę przyjąć wniosek formalny, także kto z Państwa jest. Ponawiam ten wniosek. Kto z Państwa jest za przyjęciem wniosku o zakończenie dzisiejszego posiedzenia, proszę o podniesienie ręki. 4, 5, 6, 7 osób. Dziękuję. Kto jest przeciw? Osób. I kto się wstrzymał? Dziękuję. Także wniosek został odrzucony. I teraz tak, moja propozycja jest taka, znaczy dzisiaj możemy przeprowadzić tylko i wyłącznie 4 głosowania, więc miejmy to na uwadze i ja proponuję zrobić to 5 minut przerwy, żeby też kandydaci porozmawiali między sobą, może też między sobą ustalą, bo rzeczywiście gonią nas terminy, za chwilę zaczynają się wakacje. Każdy ma jakieś poplanowane prace urlopy i będziemy się tak naprawdę przez ten miesiąc, lipiec i sierpnia mijać. A musimy do 30 czerwca wyrobić się w terminach. I tak proszę mieć to na uwadze, także czy wszyscy się zgadzają o to 5 minut przerwy. Tak, znaczy niech to będzie 10 minut podróżowania. Dobrze. Czy się zgadzamy? To 5 czy 10, bo chyba 5. Dobrze, 5 minut przerwy. Thank you.
Przenosimy to na sekretarzu. On nie jest krzyży. Pan mi pokaże. Nie, dobra. Może. Kto z Państwa jest za tym, żeby dać jeszcze jedną kartę do głosowania panu Tomaszowi? Dobrze, dziękuję. Kto jest przeciw? Przepraszam. Bardzo przepraszam. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo.
ważnych głosów oddano 21, nieważnych 0. Niżej wymienione osoby otrzymały następującą liczbę głosów. Monika Kwiatkowska 9, Piotr Kęcewski 2, Tomasz Dąbski 9. Wstrzymujących się głosów, to jest głos ważny, był 1. Żeby się liczba Państwu zgadzała. 18 i 2, 21. Wstrzymujący się 1, to jest głos ważny. Wychodzi 21, matematycznie się zgadza. W podsumowaniu głosowania przewodniczących nikt nie osiągnął wymaganej większości głosów. Ten podpisy członków komisji jest. Trzeci pana Tomasza Dąbskiego. Czy pan Tomasz zgadza? Zgłaszam panią Monikę Kwiatkowską. Pani Monika zgadza ponownie. Pana Kwiatkowskiego zgłaszam. Dobrze. Pan Piotr zgadza? Nie. Czy jeszcze się kandydat? Głos się zmienił. Warto się zastanowić, zanim się przypomnę.
Nie
wniosek o przerwę, kto z Państwa jest za 5-minutową przerwą? Już kończy, bo głosowania nie będzie. Czwarte głosowanie nam zostało. Kto jest za przerwą? Proponuję, jeśli kandydaci dogadają, to może w tym czwartym głosowaniu to przejdzie. Już mieliśmy więcej, czy 5 lat jest bardziej. Mam 7 minut. Tak. Dobrze, to 5 minut przerwy, już mówię. Co? 22.16. Wcześniej kurs, 21.16. 22.16. Czy są wszyscy już na sali? Tomasz Dąbski. Proszę o przygotowanie kart do głosowania.